Polska Agencja Telegraficzna powstała razem z początkami II Rzeczypospolitej, razem z odrodzeniem się państwa polskiego i było to działanie, które miało miejsce właściwie we wszystkich nowo powstających państwach. Wszędzie tam, gdzie w wyniku I wojny światowej powstawały państwa albo się odradzały dawniej istniejące, to każde z tych państw wyposażało się w agencję prasową, po to, a, aby nie być uzależnionym od wielkich agencji europejskich, które siłą rzeczy reprezentowały w pełnym przynajmniej stopniu interesy wielkich mocarstw. Polska Agencja Telegraficzna była no, po prostu urzędem państwowym. Należała do państwa, przez wiele lat wchodziła w ogóle w, w strukturę, Urzędu Rady Ministrów. Początkowo ona właśnie służyła do, do przekazywania tego, co rząd ma do przekazania. E, e, najróżniejszego rodzaju informacji, które poprzez prasę e, codzienną, tygodniową, zwłaszcza m, regionalną prasę, czy m, dzisiaj byśmy powiedzieli terenową, no, docierały e, do stosunkowo dużej części opinii, e, opinii publicznej. Pat Dosyć szybko się zmodernizowała, już po kilku latach. Była to zupełnie porządna agencja prasowa, wydająca kilka biuletynów, wydająca biuletyn codzienny, przede wszystkim dla, dla prasy codziennej, ale także zaczęła wydawać biuletyny specjalistyczne, ekonomiczne, kulturalne itd., itd. więc była takim dosyć nowoczesnym instrumentem, miała własną drukarnię, w, nie tylko zbierała informacje, ale także je przetwarzała, miała własne, tak powiem, no musiała mieć wobec tego własne jakby hale maszyn, korespondenci patu funkcjonowali we wszystkich większych miastach w Polsce, musiała mieć wobec tego zespół stanowisk telefonicznych, żeby korespondenci mogli się dodzwonić, bo był jeden telefon, no to oczywiście Byłoby to nieużytkowe. To, to, to nie Wśród takich nowalijek, które Polska Agencja Telegraficzna rozpoczęła, zresztą nie ona je wymyśliła, ale przejęła w wzory z Francji, to była kronika filmowa. No, to było oczywiście związane z umasowieniem się odbioru filmów, wzrostem liczby kin, a przede wszystkim z pojawieniem się filmu dźwiękowego. Bo kronika filmowa nie ma, no to straciłaby bardzo wiele na atrakcyjności, i w zasadzie kronika filmowa pojawiła się wraz z filmem dźwiękowym. I Polska Agencja Telegraficzna stanęła na wysokości zadania, okazała się nowoczesną firmą i także rozpoczęła w Polsce produkcję tych kronik.